Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z PUBG'a na moim kanale. Jeżeli wam się materiał spodoba, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomienie. Jest tutaj całkiem niezła zadyma dookoła, bo wiem, że jest dużo przeciwników. A gdzieś się tutaj nam kręcą na blisko, dlatego ja tutaj na szybko biorę się za akcję lutację. Powoli będę ich musiał zacząć tutaj wyrwać. Mam tutaj jednego na dole, dobra, leży. Nie miałem kasku, dostałem w łeb, ale udało nam się przeżyć. A 0 HP goś mi zostawił, więc czuję tam, że się delikatnie zrage'ował po takiej akcji, bo to potrafi być denerwujące. Jeżeli gościa bierze, zostaje mu, wiecie, jedna kreseczka HP, ale tym razem byliśmy lepsi w tym pojedynku, mam jednego fraga, wiem, że tu jeszcze ktoś jest, że nie jesteśmy sami, ale tego Destona zaczynamy dosyć nieźle, nie będzie to już gierka przynajmniej za zero, coś na starcie się stało, nie, coś już tutaj delikatnie nam zaświeciło słoneczko, ale jak będzie w końcowej fazie gry, zobaczymy. Dobra, jeszcze jeden bandażyk podnoszę, trzeba się leczyć, bo mnie zbił dosyć mocno, o dziwo, myślałem, że tak źle nie będzie, no ale udało się to przetrwać, nie, więc to jest najważniejsze, bo wyleczyć się zawsze można, jakbyśmy padli, to już byśmy byli w lobby i byśmy musieli czekać na kolejny meczek, a tak udało się to w miarę sprawnie ogarnąć, więc dobra, bandażujemy rany, tak wybandażowani jesteśmy, bierzemy, podnosimy kask, podnosimy sobie plecak i jedziemy dalej, ooo, jakiś dziwny trik mi tu zrobił w oknie, zamiast wyskoczyć normalnie jak człowiek. Dobra, co tu mamy? Luneta 4, to mnie nie interesuje, lekki chwyt, bierzemy amunicję, na razie Skara zostawiam sobie, w sumie nic goś nie miał. Nic goś nie miał, na tej czwórce z daleka strzelał, trafiał, ale brakło mu jednego strzału takiego dobijającego, nie? I udało nam się lepiej to rozegrać, gdybym miał kolimator, to nie byłoby żadnego problemu, żeby go objechać, a tak bez kolimatora to tak troszkę ludzie, no, rzucało tą bronią, nie? Rzucało nią, bo nie było jak przycelować. Dobra, biorę sobie tego kara za tego SKS-a. Amunicji, ile mamy tam? 81, to nam starczy i to nam starczy. Dobra, więc już jest gitara tutaj. Biorę teraz to. I tutaj 300 ammo. No, to będziemy mogli wyrzucać sobie medykamenty, podnosić w razie czego. Bo 300 ammo to jest dużo za dużo tutaj. Ostatnio w komentarzach pojawił się ciekawy komentarz w PUBG-u, jeżeli chodzi o to, bo było na przykład taka informacja, że push równa się dużo killi. Rush to się równa, moi drodzy... No, znaczy to jest to samo. Push i rush to jest dużo killi, ale też duże ryzyko szybkiego zgona i krótkie gierki. Kolejno tam była kolejnym jakby zdaniem odniósł się do tego gracz, że właśnie kampienie w strefie daje nam dobrą pozycję, ale no niestety nie jest to taka dynamiczna gra. No i moi drodzy też... jeszcze tam było jakieś delikatne odniesienie, już nie pamiętam dokładnie, ale też coś związanego właśnie z tym, że stylem gry w tej grze, nie? Że jeżeli kampimy, no to zdobywamy fragi, jeżeli pushujemy i rushujemy, no to zdobywamy dużo fragów, ale mamy słabą pozycję. A jeżeli chyba tak stopniowo gramy, że troszkę puszka, troszkę rasza, to jest duża zależność od tego, jaki trafi nam się mecz. Żeby nie było, że nie czytam komentarzy, czytam komentarze, analizuję, co sobie piszecie w nich i tak sobie zerkam czasami. Za niedługo czekajcie, ludzie, będzie dużo, dużo lepszej jakości content, będzie dużo więcej tego contentu i też będziemy grać w różne gierki, a nie tylko, moi mili, właśnie ten PUBG. Tylko do tego, no tak jak mówię, powstanie nowy kanał i czekam cały czas na nowy komputer, ale jeszcze chwila i będzie. Troszkę teraz tak filmy się z przerwami pojawiają, bo no dużo pracy jest bardzo, nie? I trzeba wszystko ponadrabiać. Trzeba trochę więcej przycisnąć i mocniej popracować, żeby ludzie, ta maszyna się tutaj na dniach nam pojawiła i wtedy będziemy mogli naprawdę podziałać. I też wrócą streamy i wróci, moi drodzy, troszkę więcej takiego kontentu z gier rozrywkowego, nie? Że trochę sobie tam będziemy działać, się bawić tym YouTube'em, a maszyna jaka wejdzie, to będzie, ludzie, taka maszyna, że dupę urwie, że tak powiem. No ale jeszcze chwila, musimy przemęczyć, poczekać i będziemy za niedługo działać. Okej, mamy kolejnego gościa. Mocno zmisowana pierwsza seria, ale mamy go tutaj dobitego, cały czas tutaj ludzie łapałem strefę i trochę tutaj było takiego przymulenia, bo no szukaliśmy tej strefy, biegliśmy do niej, ale mamy ją już złapaną, no i w tym momencie możemy tutaj działać dalej. To wyrzucamy, wezmę swoje granaty, 9 bandaży mi tutaj zdecydowanie wystarczy. Okej. Nie wiem, czy jeszcze kogoś nie słyszałem tam z drugiej strony, dlatego tak troszkę gram, wiecie, spokojniej. Czy to nie idę? Mogę podnieść? Mogę. Okej, 20 ammo jeszcze podniosę. Energolasa jednego wypijemy. I reszta mnie już tutaj
Nie interesuje, dobra, amunicja jest, frag jest, kolejny na koncie, strefa jest, więc możemy się pobawić. Deathstone jest taką mapą, że kurczę pieczone, powiem wam, że trzeba tutaj delikatnie się chodzić, pochodzić, pokręcić się, pobadać teren, wiecie, porozglądać się. Nie jest taka mapa, gdzie możecie wjechać i rushować. Rangel jest chyba taką najlepszą mapą do takich dojazdów delikatnych, nie? Do dojazdów, do przyciśnięcia trochę. A te inne mapy to są takie, no jak widzicie, kwaśny temat delikatnie, nie? I na innych mapach byśmy mogli tutaj poszaleć, a na tym Deathstone jednak trzeba tak grać spokojnie, chować się na te krzaki. Fajna to jest mapa, ogólnie jest to jedna też z fajniejszych map do pogrania, jednak kurczę, no trzeba trochę się nagimnastykować, żeby pofragować, albo żeby zdobyć fajny frag. I też bardzo łatwo jest zginąć, bo są rotacje bardzo długie. Bardzo długie, bardzo dalekie rotacje, które nie pomagają w grze. Ripton, ludzie, to miasto to jest w ogóle miasto mem, bo jeżeli strefa się na nim ułoży także jest na najwyższym budynku i to będzie jedna z tych ostatecznych stref, to wystarczy, że przejmiecie najwyższy budynek i każdego dookoła wybijacie. Można dostać losowego heada, ale jeżeli będziecie na trójkach, to ten losowy head was tutaj, ludzie, nie zabija i wtedy dużo łatwiej jest to ogarnąć, nie? Czyli jesteście na samej górze, macie high granda tak zwanego, czyli typowy, wiecie, Fortnite place, i z samej góry sobie wszystkich dookoła klepiecie. A kto wam się pojawi, wystawiając tylko kawałek swojego na to ramienia, nie? Że to można tam naprawdę poklikać, jeżeli o to chodzi. A ogólnie tak to jest tutaj poszukiwanie przeciwników i słabo na tej mapie widać trochę, bo jak widzicie, jest tutaj dużo rzeczy. Dookoła też jest mega młyn. A kurczę, no też gdzie się chować i nie widać tych ludzi. Jeżeli chodzicie przy miastach, no to jest bardzo dużo miejscówek, w których można przykampić i z których się dużo ludzi w ogóle nie rusza, bo z każdego okna ktoś może wystawać i was zdjąć. A jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie openy, to nie ma gdzie się chować, chowamy się tylko za krzaki. Co nie jest takie, wiecie, easy, nie? Że tymi krzakami sobie rotować, bo z tych budynków jednak ci ludzie wyciągają. Dobra, rozglądamy się dalej, czaimy się, szukamy idealnego punktu takiego do wyklikania i zaraz jedziemy z tematem. Bierzemy sobie motorek rotacyjny. Oj, nie bierzemy jednak, bo koła są przebite. Widziałem, że leżał przypałowo na ziemi, ale myślałem, że jeszcze z nim porotuję sobie i sobie gdzieś pojadę. A dwa koła są przebite, więc ktoś jechał autem i rozwalał, przebijał opony w tym, w samochodach, pojazdach, żeby nikt więcej nie mógł zrotować. Fajna zabawa, ale nie chciałbym się sam tego robić. Okej, mamy gościa lecącego na spadochronie, jest to rotujący typ, więc fajnie było sobie do niego podjechać i go tutaj zniszczyć delikatnie tym naszym spadochronikiem. Podjeżdżamy, udajemy, że go na razie nie widzimy. Dobra, on już wie. Pyk. Serio na tym billboardzie wylądował? Da się tam tak to zrobić? Nie wiem, ludzie, czy to serio teraz się wydarzyło, ale a nie, on tu jest. Za znakiem, dobra, dojeżdżamy. To musimy już dojechać, bo z innej strony dostajemy. Okej. Jeden typ zmontowany, musimy do niej podejść, się podleczyć. Nie było innej opcji zagrania tego. Wydaje mi się, że zagrałem sobie najlepiej jak mogłem w tym momencie, bo bym go nie dojechał, to nic byśmy nie mogli zrobić. Defibrylator bierzemy oczywiście, bo bez tego to nie ma gry. To jest very priority stuffik. To wyrzucamy, to bierzemy, żeby się podleczyć. No i możemy ładować sobie energetyki i takie wynalazki, ale fajnie, dobra, gość mi przyniósł lód, który mi był w miarę potrzebny. No kamizelek to już nie ma. A to by mi się też przydało. No nic, tak to bywa czasami. Kamizelkę sobie znajdziemy gdzie indziej i sobie zrotujemy jeszcze. Póki co teraz interesuje mnie tutaj coś rotacyjnego. Była tutaj daczka przecież, bo oni tą daczkę podjeżdżali. To jest też mój motorek, ale tutaj jedzie jeszcze gnojek jakiś.
Okej, ja mam defibrylator, mogę się pobawić. I go piknę jeszcze ze dwa razy. Tylko się muszę podleczyć. Dobra, gdzie ty jesteś, gnoju? Tam w tym oknie. Pewnie uciekł już. Wsiadł do tego samochodu i uciekł, jak wyczaiłem, w którym miejscu ten gość się znajduje. Więc nic nie zrobimy. Dobra, muszę przeglądać te domki, może jakąś kamizelkę znajdę, bo już kamizelki żadnej nie mam, nawet jedynka by się teraz sprzedała w tym momencie. Bo ta dwójka jest rozbita na maksa, no i szybko znaleźliśmy, więc rotacja jak najbardziej udana w to miejsce. Energol uzupełniamy na maksa oczywiście, żeby nam się to cały czas odnawiało. Jakby nie jest to jakaś taka rzecz, która by nam przeszkadzała. I możemy teraz wypić sobie i spadamy powoli w drugie miejsce. No dobrze, że nie jest na Riptonie ta strefa kolejna. Ten motorek da sobie radę z tym? Może być ciężko, ale dał radę, dobra, udało się zrotować to jeszcze. No, dobra, ciśnij, wariacie. Jest tam gość na tych górkach. Tutaj podjadę i się z nim pobawimy trochę. Oj, nietrafiony. Nietrafiony drugi raz. Nietrafiony trzeci raz, co jest grane? Gość jest na openie totalnym. Dobra. Ja nic nie trafiam, spadamy stąd. Łapiemy sobie kolejną strefę i go na strefie będziemy bić wtedy. Ja tu się jeszcze będę mógł podleczyć, ale on będzie miał delikatny problem już. Dobra, nieważne ludzie, ja zawijam do strefy, bo to mnie cały czas obija, a nic nie mogę na razie zrobić. Bo go nigdzie nie widzę, łapiemy tutaj to. Lecimy na górę i może to jego z góry wyciągnę jakaś. Wiem, że na pewno tam jest koleś, więc no nie mogę go odpuścić. Bo zdjęcie gościa biegnącego w strefie to jest dosyć, wiecie, easy motyw, nie? O, jest tam. Biorąc pod uwagę to, że mamy tą strefę. Dalej go nie trafiłem. Na 9 strzałów ludzie, ani jeden nie trafiony z kara. Jakbym miał jakąś zwykłą snajperkę automatyczną, to by nam się złożył na pewno, no. O, ty gnoju. Przebiłeś mi opony. To widz Hogatego chyba. Nauczył przebijać opony i będzie przebijał teraz każdemu po kolei. Dzbanisko, no. No i musimy biec teraz, no nic nie zrobię. Oj, tylko że on teraz tą przebitą oponą właśnie sobie nie zrobił gierki. Mi nie zrobił gierki, że ja to w to wtopię. A gość ma tutaj, wiecie, luźną rotację w tym momencie. No on tam dobiegnie na pewno, nie? A my biegniemy trochę później. Nie ma czym jechać, ta strefa mocniej zacznie bić. I będziemy mieli giga kwasior, jeżeli chodzi o dobiegnięcie do strefy, no ale próbujemy. Nie jest to tak daleko jeszcze. Nie ma tutaj takiej tragedii, że nas to miało, wiecie, rozwalić jakoś mega. No ale musimy walczyć ze strefą w tym momencie. My jesteśmy na tej pozycji, co ten gość przed chwilą był, którego w tej strefie obijaliśmy dosyć mocno. I już nie jest to takie fajne. Bo do tej strefy kawałek mamy. Dobra, jak dobiegnę do tej skałki, muszę użyć tutaj medykamentów, co najmniej tego zestawu jednego. No i dostałem w plecy. Dostałem w plecy od gościa, który biegnął całą tę strefę. Oj, pokarało ludzi na Destonie. Przebił nam opony jeden dzban i przez to właśnie przegraliśmy gierkę. Ten gość też już ginie w tym momencie. No nic, takie mecze czasami też się zdarzają. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek, powiadomień. Dzięki za oglądanie, no i trzymajcie się. Do następnego, cześć wam.